jak przyciągnąć i utrzymać uwagę słuchaczy, kursantów, uczniów, studentów podczas zajęć online. Zdajemy sobie sprawę w tej chwili, po wielu miesiącach pracy na Teamsach, na Zoomie, że przed kamerą to nie jest tak samo jak w sali szkoleniowej. I dotyczy to zarówno tych z nas, którzy pracują z tymi rekinami finansjery, ludźmi z korporacji, którzy pojawili się na tych szkoleniach online, gdy wcześniej przychodzili do naszych sal szkoleniowych. Tak samo dotyczy to tych, którzy jako nauczyciele pracują z tymi pszczółkami przedszkolnymi albo dzieciaczkami w podstawówce czy w średnich szkołach, ale równie mocno, nawet jeżeli pracujesz z roztańczonymi służbami mundurowymi. Jest problem z tym, żeby przyciągnąć i utrzymać uwagę. I dzisiaj w materiale pokażę Ci, w jaki sposób poprzez nakładki na Twój ekran, takie nakładki dokładnie jak tutaj w tej chwili widzisz, sprawić, żeby wyrwać raz na jakiś czas słuchacza z letargu, żeby w sposób aktywny brał udział w Twoich zajęciach. Wiecie, działa to w ten sposób, że jeżeli raz na jakiś czas, w zasadzie im częściej, tym lepiej w zajęciach online, nie wybuchnie bomba, która przyciągnie wzrok i słuch naszych słuchaczy do naszych zajęć, no to jest ryzyko, że niewiele z tego wszystkiego wyjdzie, dlatego że nasi słuchacze są bombardowani przez media społecznościowe. My z naszymi materiałami, z naszą wiedzą konkurujemy z tym bodźcowaniem, które jest przez media społecznościowe i musimy temu stawić czoła takimi metodami, jakie jesteśmy w stanie mieć. Choćby jak tutaj, gdy przeleci nad moją głową ta piłka golfowa, to być może w odpowiednim momencie zajęć umieszczenie takiego czy innego gadżetu będzie w stanie uatrakcyjnić zajęcia. Te wszystkie, tak jak mówiłem, gadżety, nakładki, które tutaj pokazywałem, będziesz w stanie samodzielnie dołożyć do swoich szkoleń, do swoich zajęć, które prowadzisz na Teamsach, na Zoomie czy na innej platformie, ponieważ jest to owoc darmowego narzędzia OBS Studio i za chwilę Ci pokażę krok po kroku, jak to wszystko zrobić. I mam nadzieję, że owocem tych zajęć, owocem tej podpowiedzi, którą mam dla Ciebie, będzie to, że Twoi słuchacze, Twoi uczniowie, Twoi kursanci będą uważniejsi, będą słuchać i to, co masz im do przekazania, dotrze do nich. Ja się nazywam Bernard Fruga, jestem trenerem zarządzania, ale też lubię gadżety, lubię rozwiązania technologiczne. Łącząc te dwa światy, staram się pomagać koleżankom i kolegom, którzy, podobnie jak ja, stawiają czoła wyzwaniom pracy online. Żeby osiągnąć ten efekt, który widziałeś u mnie, potrzebujesz pobrać jedną aplikację ze strony obsproject.com, pobrać darmowe narzędzie OBS Studio. Jest to narzędzie, które występuje w wersji i na Windowsy, i na Maca, i na Linuxa. Po zainstalowaniu tej aplikacji zobaczysz to, co w tej chwili masz u mnie na ekranie. Czyli jest główne okienko, gdzie widzisz tutaj obraz z kamery i na dole pola. Pola sceny, źródło obrazu, mikser dźwięku, efekty i przyciski. Na razie nie zastanawiaj się w szczegółach, do czego to wszystko i jak to wszystko działa. Skup się na tym, żeby pobrać aplikację, zainstalować. Jeżeli ta aplikacja już będzie zainstalowana, to wtedy ruszasz z pracami. Teraz tak, mając już tę aplikację, pierwszą rzeczą, którą prawdopodobnie będziesz poszukiwać, to jak sprawić, żeby Cię było widać tutaj, tak jak Bernarda było widać, no to masz sceny, tworzysz nową scenę, ona się nazwie automatycznie pewno scena 1, 2, może 3 i dokładasz w tej scenie urządzenie, dokładasz po prostu swoją kamerkę. Masz tutaj taką ikonkę, która wygląda jak kamerka, urządzenie przechwytywania wideo. Klikasz, stworzysz nowe urządzenie i po stworzeniu tego urządzenia zobaczysz na liście te kamery, które masz u siebie na komputerze. Czyli wybierasz tą kamerę, ja na przykład wybrałem tą kamerę Logitech C920 i dzięki temu na ekranie tutaj widzę przekaz z tej kamery. I to pierwsza rzecz była bardzo ważna. Czyli masz już narzędzie, tak? Masz OBS Studio i masz podłączoną kamerkę, czyli widzisz swój obraz. Teraz będziesz potrzebować nałożyć nakładki na ten obraz, czyli tak jak w tym początku dzisiejszego materiału pokazywałem te nakładki, czy z jakimiś rekinami, zwierzątkami i tak dalej, to potrzebujesz pobrać te nakładki. Ja skorzystałem z nakładek ze strony
Pixabay. Tutaj na dole w opisie na YouTube jest adres do tej strony. Jest to strona, gdzie masz dostępne materiały wideo i też foto na otwartej licencji, czyli możesz z nich korzystać i do celów komercyjnych, i do celów edukacyjnych bez potrzeby płacenia licencji. W sposób legalny możesz z nich skorzystać. I tam z tamtej strony pobierzesz jeden, dwa czy więcej plików takie jak ja pobrałem. I teraz pokażę Ci, w jaki sposób sprawić, żeby te pliki, żeby te animacje, które sobie pobrałaś czy pobrałeś, były przed Tobą na takim przeźroczystym tle. No to gdy już, rozumiem, masz swój obraz ze swojej kamerki, masz scenę tutaj w OBS-ie stworzoną, to tym przyciskiem plus dodajesz tutaj materiał wideo, czyli z taką strzałeczką odtwarzacza, odtwarzacz VLC. Dodajesz materiał, tworzysz tutaj nowy materiał oraz wybierasz z dysku plik jednego z tych materiałów, który pobrałeś. Czyli powiedzmy, ja tutaj pobrałem materiał o nazwie Spaceship, czyli statek kosmiczny. Materiał się pojawia, OK, mamy statek kosmiczny, ale no ten statek kosmiczny jest na zielonym tle, który mnie zasłania. No i potrzebujemy to tło w tej aplikacji usunąć, czyli najeżdżamy prawym przyciskiem myszy tutaj na ten odtwarzacz, wybieramy coś się nazywa filtry, na dole mamy filtry efektów, plusik i tutaj mamy filtr, który się nazywa kluczowanie koloru kolor. OK. I potrzebujemy usunąć ten zielony kolor, on jest inny zielony, ten, który jest zdefiniowany, czyli wybieramy tutaj własny kolor, wybierz kolor, wybieramy pick screen color, czyli weź tutaj próbkę koloru z ekranu, najeżdżamy tym krzyżykiem na tą zieleń, która była na obrazku, klikamy lewym przyciskiem myszy, OK i w tym momencie zniknęło nam to zielone tło. Troszkę zostało tej zieleni wokół tego statku kosmicznego, więc możemy tutaj tymi suwakami wyregulować w taki sposób, żeby ten obraz wyglądał wystarczająco dobrze. Po kliknięciu zamknij, widzisz, że ten statek kosmiczny jest tutaj przed tobą. No, może się okazać, że nie chcesz, żeby on był wprost na twojej twarzy, no to przesuniesz go poniżej. Możesz tutaj też, klikając na to oko, które było, wyłączyć statek kosmiczny. Czyli w momencie, gdy prowadzisz transmisję, prowadzisz lekcję, nagle chcesz zaskoczyć uczestników właśnie jakimś gadżetem, latającym statkiem, naciskasz wtedy to oko, statek się pojawia, wywołując zamieszanie i przyciągając uwagę. No i to już. Masz tutaj w tym OBS Studio ten efekt, o którym mówiłem. No tak, ale przecież ty nie prowadzisz zajęć w OBS Studio, tylko prowadzisz w Zoomie, w Teamsach, może na YouTubie, może na jakiejś innej platformie. No właśnie, więc teraz potrzebujemy przerzucić pomost pomiędzy tym, co zrobiłeś tutaj w OBS Studio, a twoją aplikacją. I do tego wykorzystamy coś, co się nazywa wirtualna kamera. Tutaj w OBS Studio masz wśród przycisków taki przycisk pod nazwą Rozpocznij wirtualną kamerę. No to robimy to. Rozpoczynamy wirtualną kamerę, a ciąg dalszy dokończymy w Teamsach czy w Zoomie. I teraz otwieramy Zooma, czy Teamsy, czy jakąś inną aplikację. W każdym z nich to będzie bardzo podobne. Potrzebujemy wejść w ustawienia wideo i z listy kamer wybrać tą kamerę, która będzie nam potrzebna. Czyli ta kamera się będzie nazywała OBS Virtual Camera. To będzie właśnie ta wirtualna kamera, którą żeśmy przed chwilą uruchomili w naszym OBS-ie. I spójrz, w tej chwili tutaj w Zoomie widzimy dokładnie ten sam obraz, który wychodził z OBS-a. Jeżeli to jest ten obraz, który nas interesuje, no to oczywiście potwierdzamy, że to jest w porządku, otwieramy nowe spotkanie i nadajemy, prawda? Prowadzimy szkolenie czy prowadzimy lekcje. Natomiast w jaki sposób sprawić, żeby ten statek kosmiczny cały czas nam tutaj przed nosem nie latał? No to wracamy do naszego OBS-a i jeżeli w OBS-ie wyłączymy nasz statek kosmiczny, no to nie ma go w Zoomie. Jeżeli włączymy go w OBS-ie, pojawia się też na Zoomie. I teraz, jeżeli tutaj dołożysz
kilka czy nawet kilkanaście efektów. W odpowiednim momencie wykładu, zajęć czy lekcji będziesz te efekty odpalała czy odpalał, no to jest szansa, że w danym momencie tutaj pobudzisz uczestników do tego, żeby zwrócili uwagę na to, co masz do powiedzenia. A jak to będzie wyglądało na Teamsach? Bardzo podobnie. W aplikacji Teamsowej wybierasz ustawienia, urządzenia i tutaj też wybierasz z listy kamer tą kamerę wirtualną, która cię interesowała, czyli która tutaj jest tym obrazem, który wychodzi z OBS-a. Jeżeli rozpoczniesz spotkanie na Teamsach, spotkanie, które właśnie będzie dawało obraz z tej kamery, no to znowu, jeśli na OBS-ie uruchomisz statek kosmiczny, to on się też pojawia. Oczywiście zwróć uwagę na to, że tutaj podgląd na Teamsach jest odbiciem lustrzanym, ale to jest tylko to, co my widzimy jako prowadzący. Uczestnicy widzą to oczywiście normalnie. I znowu, jeżeli na OBS-ie wyłączysz ten gadżet znika. Także w bardzo podobny sposób jak na Zoomie, możesz to zrobić też na Teamsach. Podobnie, jeżeli będziesz używać czy transmisji na YouTubie, czy w innych narzędziach. No i już wiesz, jak ubogacić swój materiał edukacyjny, czy tańczącą pszczółką, czy tańczącym żołnierzem z Gwiezdnych Wojen, albo przepływającym rekinem. Mam nadzieję, że tego typu podpowiedź, tego typu gadżet będzie dla Ciebie przydatny w Twojej pracy edukacyjnej, czy jako trenera, czy jako nauczyciela, czy wykładowcy. Mam nadzieję, że było to dla Ciebie wartościowe. Zasubskrybuj mój kanał, prześlij materiał komuś, komu to się może przydać i też możesz dać tutaj łapkę w górę na znak poparcia, akceptacji i wspierania tego, co tutaj robię. Obiecuję wrócić z kolejnymi materiałami, które będzie Ci pomagać używać OBS Studio do Twojej pracy jako nauczyciela w nauczaniu zdalnym, nauczaniu online, w szkoleniach, w wykładach. Do zobaczenia. Pogodnie Cię pozdrawiam.